Dziś pojawiło się wiele aktualizacji z kierunku Kupieńska. Tutaj siły rosyjskie rozpoczęły swój największy zmechanizowany atak od miesięcy, mając nadzieję na przełamanie ukraińskiej obrony w celu dotarcia do rzeki Oskili Miasta Kupieńska, by następnie je zaatakować. Ukraiński oddział odpowiedzialne za utrzymanie linii frontu w tym obszarze znalazły się pod presją dwóch potężnych kolumn z ponad sześćdziesięcioma czołgami i pojazdami opancerzonymi, ale były gotowe zadać wrogowi kolejny śmiertelny cios. Siły rosyjskie w ostatnich tygodniach utworzyły niewielki taktyczny worek wokół piszczany i skupiły się na jak najszybszym posuwaniu się naprzód. Poruszał się wzdłuż wąwozu biegnącego na wschód od Piszczany oraz na polach na południe i północ od Osady, ale jak dotąd z trudem posuwał się naprzód na polach bezpośrednio na wschód od Kalisnywki i Kruchliakiwki. Dowództwo rosyjskiego zachodniego zgrupowania sił podjęło decyzję o zorganizowaniu dużego, zmechanizowanego ataku, aby szybko przejść przez te otwarte terytoria i skonsolidować pozycję w Kalisniwce i Kruchliakiwce, umożliwiając rosyjskiej piechocie ustanowienie trwalszego przyczółka w dwóch osadach nad rzeką Oskil. Wkrótce ukraińscy operatorzy dronów prowadzący rekonesans w okolicy poinformowali o dużym zgromadzeniu sił wroga w pobliżu piszczany, przybliżeniu batalionowej rosyjskiej zmechanizowanej grupy szturmowej składającej się z ponad 60 czołgów i pojazdów opancerzonych, co czyni ją największym takim atakiem na linii kupieńsk sfatowe kreminna od zeszłej zimy. Grupa ta podzieliła się na dwie kolumny, jedną z około 40 pojazdami opancerzonymi poruszającymi się w kierunku Kolistnikiwki i jedną z około 20 w kierunku Kruchliakiwki. Pierwsza kolumna została przechwycona przez operatorów dronów z ukraińskiej 77 brygady powietrzno-desantowej, którzy wkrótce opublikowali geolokalizowany materiał filmowy pokazujący kilkanaście uszkodzonych i zniszczonych rosyjskich pojazdów opancerzonych, stłoczonych blisko siebie, co sugeruje, że zaatakowali w zwartej kolumnie i zostali zablokowani, gdy czołowe pojazdy zostały skutecznie trafione przez drony FPV. To powszechne zjawisko w nieudanych rosyjskich atakach zmechanizowanych nie tylko blokuje ruch do przodu, ale także szerzy panikę wśród rosyjskich załóg, co prowadzi do chaosu na polu bitwy, co jeszcze bardziej utrudnia przetrwanie sprzętu i personelu. Na opublikowanym nagraniu widać, jak rosyjskie pojazdy próbują zawrócić i uciec z pola bitwy, ale bezskutecznie, ponieważ ukraińscy operatorzy dronów kontynuowali polowanie, starając się nie pozwolić nikomu uciec. Dowództwo Brygady poinformowało, że podczas tej operacji zniszczyło trzy czołgi i 11 innych pojazdów opancerzonych oraz uszkodziło 10 czołgów i 16 pojazdów opancerzonych, co oznacza, że śmiercionośna ukraińska odpowiedź nie pozostawiła bez szwanku ani jednego rosyjskiego sprzętu z 40 atakujących. Pełny, nieocenzurowany materiał filmowy z tego katastrofa rosyjskiego ataku można znaleźć na naszym kanale Telegram za pośrednictwem linku w opisie. Druga rosyjska kolumna składająca się z 20 pojazdów opancerzonych miała na celu dotarcie do kruchli Jakiwki, ale również została zauważona na tyle wcześniej, że operatorzy batalionu uderzeniowego dronów Achille z ukraińskiej 92 Brygady Szturmowej wysłali rój dronów Kamikadzy, aby powstrzymać wroga jeszcze przed przekroczeniem pól. Obszerny materiał filmowy pokazuje nie tylko fachową pracę ukraińskich żołnierzy, ale także szeroką gamę pojazdów użytych przez Rosjan do tej operacji od czołgu żółwia i z Zwykłych czołgów po różne bojowe wozy piechoty, różne pojazdy zaopatrzniowe, a nawet kłady. Rosjanie próbowali zapobiec zniszczeniu swoich pojazdów za pomocą mobilnych systemów walki radioelektronicznej i zasłon dymnych, ale niestety nie wystarczyło to, aby powstrzymać dziesiątki ukraińskich dronów dominujących na niebie. Ocalili członkowie załogi rosyjskiej grupy szturmowej zostali również natychmiast zaatakowani, granatami zrzucanymi przez drony i wkrótce ukraińscy dowódcy poinformowali, że ponownie osiągnęli prawie 100% współczynnik zniszczenia wszystkie pojazdy wroga zostały uszkodzone lub zniszczone. Pod Podczas operacji. Szokujący materiał filmowy z tej operacji również można znaleźć na naszym kanale Telegram. Ogólnie rzecz biorąc, Ukraińcy bardzo dobrze rozumieją znaczenie utrzymywania Rosjan w odległości co najmniej 10 km od Kupieńska i dlatego rozmieścili tutaj niektóre ze swoich najlepszych brygad z żołnierzami, pozostającymi w stanie wysokiej gotowości w dzień i w nocy, przewidując każdy rosyjski ruch. Te środki ostrożności pomogły im odeprzeć największy jak dotąd zmechanizowany atak w tym roku w kierunku Kupieńska. Siły rosyjskie straciły ponad 60 pojazdów opancerzonych w jednym ataku. I powróciły na swoje pozycje wyjściowe w pobliżu Piszczane, co wywołało krytykę ze strony rosyjskich analityków wojskowych, że ta grupa armii konsekwentnie zawodziła we wszystkich operacjach ofensywnych w tym regionie i nie była w stanie posunąć się naprzód przed przewidywaną zmianą pogody. Najprawdopodobniej będą zmuszeni do zrobienia długiej przerwy operacyjnej. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje, rozważ dokonanie zakupu w sklepie internetowym UA Supporter. Można tu znaleźć wiele produktów z ukraińskimi symbolami, aby nie tylko pokazać swoje wsparcie dla tego kanału, ale także dla Ukrainy. Link do sklepu internetowego znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i do usłyszenia w następnym.